Ciężko jest, naprawdę. Ciężko jest. Wszystkim pilarzom współczuję na tym lesie. To nie ma, że słońce. Latem jest upał, że nie idzie pracować. Trzeba jechać o godzinie 3, 4, jechać o 10, bo już nie wytrzymuje człowiek od gorączki. Zimą znowu, tak jak śnieg. Sypie się za kolmy wszędzie. W lesie nie ma miodu, nie? A pieniądz jest coraz ciężejszy. Z tego pieniądza ciężkiego. On nie leży, tylko tylko podnosi. Do niego trzeba dzisiaj w Polsce ciężko pracować. Ja teraz miałam właśnie taką, jak sezon jest wiankowy, akurat te adwentówki szły, to się szło na właśnie na wianki. Później na wiosnę szedziłam las. Zimową porą znowu robaki się zbierały w lesie, też szłam. Każdą pracę człowiek łapał, żeby chociaż te parę groszy zarobić, gdzie się dało. To jest takie życie, po prostu w biedzie było. Naprawdę jest ciężko, jak się nie ma pieniędzy. Po prostu były pieniądze, ale nie były na czas płacone, w taki sposób. Tak. Po prostu w ratach. Tak, pracodawca męża dał 100 zł na 2 tygodnie i z tego trzeba było przeżyć. Naprawdę było ciężko. No to przecież 8 osób. Tak. No mówią, sam żeś se narobi, to teraz zapracuj na nich, nie? A tak Bóg chciał i tak przestało. Lewandowska Dorota, mówi coś do pani. Ja szłam i zobaczyłam męża, że stoi w drzwiach i płacze. Ja myślałam, że coś z dziećmi się stało. No i zaczął mnie ocałować, opiskiwać. Jeszcze ten pan popie, mówi, no to jest kochający mąż, tak przed żoną całuje. Mówi, żeśmy wygrali w totolotka 6. No i on poszedł do domu, pojechał. Ja wróciłam z powrotem do pracy na stanowisko. Skończyłam pracę swoją 8 godzin i wróciłam do domu. To był ostatni dzień w pracy? Tak, ostatni dzień w pracy. Rzuciłem, no. A kiedy trafił? Dała pani los i wyszła. Wsadziłem go do kurtki i coś pieśni. Na drugi dzień przyniosła dziewuchy gazetę z totalizatorem, z Lubuską. No są cyfry, są. Kurczę, patrzę, no są i moje. 6 cyfr, kurczę. No chyba, nie wiem, ze 6 razy, kurczę. Może więcej. Sprawdzali jedno w kółko i to samo. Moje dzieci albo ta gazeta jest nie ta, albo ten kupon jest nie ten, kurczę, w końcu. Patrzę, kurczę, tam starsza osoba, mówię, spytam się, kurczę, spostrzenia tej pani, kurczę, no, czy ten. No i Marek, no masz 6, no bezapelacyjny. Także jest piękne uczucie, jak się tyle forsy widzi na raz. No. Wziąłem sam tą końcówkę, bo wziąłem sam końcówkę. Ale tyle pieniędzy jeszcze nie widziałem w życiu.